Siemaneczko mordeczki, w kolejnym odcinku na kanale. Jak widać, już na samym starcie pchamy się w mega korki. Są godziny szczytu, piękna pogoda majowa, a my wajbujemy sobie na super mociaku w mieście. DRZ-ta jest po odblokowaniu. To będzie super okazja, żeby sprawdzić, jak się teraz ten motocykl zbiera. No bo w sumie już podczas samej jazdy czuć, że się lepiej zbiera. Ale zobaczymy, jak to będzie przy gumowaniu. Trzeba troszkę podszlifować skilla. Blachy sobie schowamy na wszelki wypadek. Ale drewno, ale to drewno jest. Trzeba się wjeździć w ten sezon. Tak konkretnie. A coaster, jak mi nigdy problemów nie sprawiał, tak teraz mi zaczyna spore. Dobra, mamy to. Jest akurat spoko. Jest w miarę prosty. O. Kolega na supermoto, gonimy go. Motokoty z tyłu, jest zajebiście. Siema. DRZ-ta za katy mnie nadąży, mordo. Chłon ma stówę i jeszcze próbuję go podciągać. Jeszcze stówa i podciąga, że ja już stówa i silnik wyżywowany. To 40 próbowałem. Aha. To się wydaje, kurde, nie dość, że pochodnia, to troszkę się tak jedno ciężkie wydaje. To daj rundkę. Ty masz DRZ-tą jak chcesz. Trochę odskocznia może być. Jacie. Pierwszy raz ktoś mi daje coś powyżej 4.50. Trzeba spróbować. Tu masz zapłon. Jak jest wyciśnięty i tym. Tak, no. O kur! Ale tu chodzi! Nie no, powiem, że przepaść. Już mnie bolą ręce. Ja pier... Dobra, ja z tego schodzę. Yeah. 5 minutes later. Kurde, są tu kamery? Oto i to jest. Dobra. Chyba nikt się nie obrazi, jak sobie skorzystam. O, w cykę, dobra. Tu mamy więzienie. Bardzo proszę. Dobra, skoro już pozwiedzaliśmy, to możemy jechać dalej. Przejazd przez kładkę. Ogólnie to ta kładka jest podobno niebezpieczna. Kładka dla pieszych, dopuszczalne obciążenie 100 kg na metr kwadratowy, gromadzenie tłumu i inne. Ch**y wie, może nie zginę. O kurwa, jak to się giba. O. Tak, dobra. Ja się wjeżdżam. Nawet kombo wleciało. Teraz ruszamy punkt motostrada w takim bądź razie, jak już się powoli wjeżdżam. Powoli, znaczy powoli, no już się można powiedzieć wjeździłem, ale nadal to nie jest ta sama forma, co na wakacjach rok temu. Dobra, trzeba zrobić rozeznanie, czy tu gdzieś policja nie stoi. 5 minutes later. Dobra, chyba niczego nie można się tu spodziewać, żadnej istoty spoza naszej galaktyki. Także co, na wrota i lecimy. Tutaj bym chciał ogarnąć takiego cyrka, już wiecie, na stojaka, nie wiem czy wiecie, o co mi chodzi. To może być ciężka sprawa. To jakoś tak? O kurde, nie. Jak zajebiście ciężka rzecz to może być. Trzeba się wczuć
w coastery na handbrake'u i wtedy powiem wam, że to może działać. Tylko ja mam takie krótkie paluszki, że ciężko mi w ogóle sterować handbrake'em i sprzęgłem jednocześnie, ale trzeba się nauczyć. Ogólnie to zajebiście już mi tu wyszło, bo zakręciłem sobie jednego tak nawet wąsko. O. Dobra, byłaby pierwsza gleba. Ale wyratowana, to jest męcząca kolipka. Ciężka sprawa z tymi treningami, no ale jak się nie przyłożę, no to nic tego nie będzie, nie? A w tym sezonie jednak chciałbym kręcić te cyrkle na lajcie. O kur... Zajebiście! A coaster był? Tak to się można uczyć! Zajebista sprawa, jeszcze raz lecimy, widzowie. O, widzieliście to? Już coś kurwa tego zaczynam łapać. Nadal jest problem tej chaotyczności, nie? Nie mogę dokładnie... No, jak klikam sprzęgło, to zapominam o heblu. Wcisnę go, tylko wtedy go wciskam na maksa. Tu już fajnie zakręciłem. Ogólnie można trenować, tylko ja bym tu na następny raz wolał się przyodziać w jakieś ochraniacze i lepsze buty. Uuuu! Dobra, dobra! Ups! Dobra, zwijamy się. O, za późno się za to zabrałem, za te treningi. Jestem tu dopiero o pół godziny. Zapraszam do subskrypcji, to by było na tyle w tym odcinku. Zobaczcie sobie, jaki piękny zachód słońca jest w tym momencie. Myślę, że dzisiejszy trening był zajebisty. A my widzimy się w następnym odcinku na kanale. Pozdro, siema, cześć, do następnego. Trzymajcie się. Przepraszam. Mogłyby mnie państwo nagrać moim telefonem? Akurat pusto się zrobiło. Tego słońca tylko włącz nagrywanie. Ja to guzik jest, dobra i okej, nie ma problemu.